Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić odcisk palca na telefonie MyPhone N23 5G. Więc żeby to zrobić, pierw oczywiście wchodzimy w ustawienia w telefonu, jak widać ja już w tych ustawieniach jestem. I następnie tutaj w lupie u góry wpisujemy odcisk, tak żeby od razu nam znalazło ustawienia, które należą właśnie do tej opcji. I jako pierwsze, jak dobrze widać, jest właśnie odcisk palca. Więc klikamy i się od razu podświetla to, czego właśnie szukamy, tak? Czyli odcisk palca, żeby go włączyć. Teraz mamy do wyboru, żeby zrobić odcisk palca plus wzór, plus kod PIN, plus hasło. Ja akurat wybiorę może sobie, żeby to był wzór, bo to będzie akurat najprostsze do tego. Więc robimy sobie wzór oczywiście, dajemy dalej, potwierdzamy. No i w tym momencie możemy oczywiście robić nasz kod palcem, tak? Czyli wystarczy po prostu, no to już nam mówi, jak to zrobić. Zgadzamy się oczywiście i w tym momencie, w tym miejscu właśnie o tutaj, przykładamy nasz palec i skanuje nam właśnie nasze linie papilarne. Musimy to robić oczywiście w taki sposób, żeby wykrywał cały palec. Jak widać, nie zawsze to wychodzi. Jest to trochę uciążliwe, ale wiadomo, w końcu cały palec zostanie zeskanowany. Przed wczytaniem palca oczywiście warto również przeczyścić sobie ten przycisk. No i jak już nam wczyta cały palec, jak widać, odcisk został dodany. Klikamy gotowe i w tym momencie możemy sobie nasz odcisk również usunąć, klikając śmietniczek i potwierdzając oczywiście. Więc dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.